Was w kolejnym filmie. Dzisiaj zawiedę Was top 8 moich ulubionych koni andaluzyjskich. Na miejscu 8 jest źrebak z firmy Sztajś 2017. Nazywa się ona Nardia. I jak widzicie, jest to maść, chyba, tak mi się wydaje, myszata. Ten źrebaczek ma dosyć ciekawą grzywę, taką jakby irokes i w podobnym stylu ogonek. Moim zdaniem ten źrebaczek jest bardzo ładnie wykonany, bardzo podoba mi się ta maść, bo jest taka trochę nietypowa i rzadko można spotkać takie źrebaki, także to jest fajne. Ale jeżeli chodzi o samego źrebaka, no to jego pyszczek nie ma zbyt fajnego wyrazu. Więc tak średnio mi się podoba. Na miejscu 7 mamy klacz z firmy Sztajś 2015 i jest to klacz w wersji Exclusive, która pochodzi z kalendarza adwentowego z roku 2015 właśnie. Nazywa się ona Róża i jej maść to jest moim zdaniem jasny kasztan z białą grzywą. I moim zdaniem ta klaczka jest naprawdę prześliczna, bardzo mi się podoba to tej maści oraz ta bardzo ładna grzywa i ogon. Jedyny jej minus to to, że jak zakłada się na nią ogłowie, to ta grzywa bardzo przeszkadza w zakładaniu ogłowia i to jest jedyny minus tej pięknej klaczy. Na miejscu 6 mamy źrebaka z firmy Sztajś 2009. Nazywa się on Mikrus i jest maści bułanej. Moim zdaniem jest to bardzo ładny źrebak. Jest przesłodki w bardzo fajnej maści. Bardzo podoba mi się też ta jego jakby odmianka na pysku, bo ma na pysku namalowanych tak kilka białych włosków. To może przypominać się gwiazdkę albo strzałkę. Moim zdaniem wygląda to naprawdę słodko. Tylko niestety ten źrebak nie jest już dosyć często dostępny. I ciężko go dostać, ale no i tak jest prześliczny. Miejsce 5 to klacz z firmy Sztajś z roku chyba 2010 i nazywa się ona Andala. Jest ona maści siwej i jej największym atutem jest przepiękna grzywa zapleciona w warkocze, która moim zdaniem jest po prostu prześliczna i dzięki temu ta klacz ma taki bardzo fajny wygląd i bardzo fajnie wygląda z tymi warkoczami. Niestety ta klacz jest już dawno wycofana i ciężko dostępna, ale jeżeli uda Wam się ją znaleźć, no to naprawdę polecam, bo jest prześliczna i idealna do zdjęć. Miejsce 4 to ogier z firmy Sztajś 2017 i nazywa się on Wezyr. Jest on maści siwo-jabłkowitej. Moim zdaniem jest to naprawdę bardzo ładny ogier. W przepięknym malowaniu to przejście kolorystyczne z białego do tego szarego na zadzie wygląda naprawdę świetnie. Ten koń ma też bardzo fajną grzywę i ogon. I jest to bardzo dostojny koń, który moim zdaniem pięknie wygląda na zdjęciach. I jeżeli go jeszcze nie macie, no to naprawdę Wam go polecam, bo jest po prostu prześliczny. Teraz pora na czołówkę, czyli miejsce 3 to ogier z firmy Sztajś z roku 2009 i nazywa się on Mistral. Tak samo jak poprzedni ogier jest on maści siwo-jabłkowitej. I jak widzicie, ten model jest już u mnie bardzo zniszczony, zwłaszcza na zadzie, ma bardzo duże zadrapania. I to niestety stało się tak przez przypadek, trochę niestety go zniszczyłam i no, nie podoba mi się to, że jest tak obdarty na zadzie. Ale mimo tego, moim zdaniem jest to naprawdę śliczny ogier
i jeżeli uda Wam się gdzieś go dostać, to naprawdę polecam. Miejsce drugie to Aurora, czyli klacz z firmy Schneich 2018. Pochodzi ona z zestawu, do którego było dołączone siodło i ogłowie oraz jeździec o imieniu Zofio. Ta klacz w oryginale w nazwie zestawu miała na imię Blossom, ale ja jej zmieniłam imię właśnie na Aurora, ponieważ moim zdaniem po prostu bardziej do niej pasuje i o wiele bardziej mi się podoba. Uważam, że ta klaczka jest naprawdę śliczna. Najbardziej podoba mi się jej grzywa i ogon. W szczególności grzywa, gdzie ma takie bardzo fajne kwiatki. I sama klaczka wygląda naprawdę ślicznie. Jeżeli chodzi o dopasowanie do zestawu, no to naprawdę jeździec, siodło i ogłowie są idealne, są świetnie dopasowane. Także jeżeli jeszcze nie macie tego zestawu, no to naprawdę polecam. I teraz moje faworyt, czyli miejsce pierwsze, to ogier z firmy Collecta z roku 2011. Nazywa się on Nikiel i jest maści siwej. Moim zdaniem jest to naprawdę przepiękny ogier, który wygląda świetnie na zdjęciach. Ma też bardzo fajną maść, grzywę, ogon, naprawdę nie ma ten koń żadnych wad. Był udajany z moich wymarzonych modeli i w końcu udało mi się go zdobyć dzięki jednej prywatnej osobie. Także jestem z tego bardzo zadowolona i jeżeli macie okazję gdzieś go dostać, no to naprawdę polecam, bo jest świetny. To by było wszystko, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeżeli Wam się spodobało, no to zostawcie łapki w górę. Napiszcie jakiś fajny komentarz oraz zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek, aby być na bieżąco z każdym nowym filmem. I pamiętajcie, że teraz filmy pojawiają się codziennie, także wyczekujcie, zaglądajcie do opisu filmu, bo tam zawsze znajdziecie najważniejsze informacje. A ja widzę się z Wami w kolejnym filmie już jutro, także do zobaczenia.